Bożonarodzeniowy. Jarmark Bożonarodzeniowy 2016. Jest to pierwsza tego typu taka duża impreza jarmarczna w Lądku Zdroju, na której połączyliśmy wystawiennictwo zarówno młodzieży szkolnej, lokalnej przedsiębiorczości, jak i wsi, które też się tutaj prezentują swoje produkty lokalne. I to jest ta tradycja, którą chcielibyśmy reaktywować bardzo mocno, żeby móc zaprezentować naszą lądczyznę, naszą ziemię lądecką, też nie tylko przez pryzmat zwykłych takich bombek na przykład czy choinek, ale też właśnie produktu lokalnego, świątecznego, który tak naprawdę przyjechał tutaj w 1945 roku. I to wszystko chciałbym, żeby odżyło i żeby tak też była okazja do zintegrowania społeczeństwa naszego lądeckiego, zarówno miasta, jak i wsi, gdzie razem w jednym miejscu reprezentują swoje produkty, ale też swoje tradycje, wyroby wspólnie z młodzieżą, z mieszkańcami i z przedsiębiorcami. Większość tradycyjnych potraw to są przede wszystkim takie potrawy ze wschodu, gdyż większość ludzi, którzy tutaj są, przyjechała ze wschodu z 1945 roku, czyli na pewno w każdym domu zagości tradycyjnie karp, ale na pewno bardzo często jest kucia i groch z kapustą. Ludzie też bardzo smakują te ciasta i pytają o przepisy. Nawet panie chcą, żeby im piec takie ciasta na święta. No i spotkanie z ludźmi, to jest bardzo budujące, takie, że ktoś się tym interesuje też. Że ludzie o to pytają. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słońce niebo jaśnieje? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Dlaczego dzisiaj, Boży Aniele, ogłaszasz ludziom wielkie wesele? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Właśnie przyjechaliśmy z Anglii, Wielkiej Brytanii, 3 miesiące temu i się wprowadziliśmy do Konradowa, remontujemy dom, stajnie, wszystko. No i też ubranka przywieźliśmy z Anglii. No i dzisiaj sprzedajemy, to proszę, zapraszamy. Wyjechałam, jak ja miałam 3 latka, no to w Anglii jest kompletnie inaczej i w Anglii jest bardzo... że to wszystko o pieniądze się rozchodzi i nie społecznie. A tu w Polsce jest inaczej i właśnie tak rodzinnie. I bardzo właśnie się to nam podoba. Rozpoczyna świętowanie Bożego Narodzenia. Co ciekawego macie? Wypieki naszych mam. Wspaniałe, domowe, najlepsze. Klubowe, najnowsze szaliki. Nowy tutaj, wypuszcz? Tak, tak, nowy produkt i ręcznie robione wianki bożonarodzeniowe. To kiedy co Jan Londyn zagra w lidze trzeciej? Na razie mamy chowamy na rybek, ale już są efekty. Mamy nadzieję, że już na wiosnę wypływamy. Dają chłopaki radę. Świetnie trenują. Dzisiaj akurat są dwa turnieje, gdzie najmłodsi pojechali. Są także więc my z trenerami. Jesteśmy. Dają radę. Gimnazjum oferuje dzisiaj ciasta pieczone przez naszych rodziców. Oferuje ozdoby wykonane przez naszych uczniów. Wystawę matematyczne, klimaty świąteczne. Zbieramy pieniążki na szkołę, chociaż reforma zakłada, że gimnazja będą wygaszane, ale zobaczymy, może coś jeszcze nam się uda zrobić. Jestem Pawlak Anna, terapeuta zajęciowy z Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku Zdroju. Stoimy dzisiaj na kiermaszu z pracami świątecznymi zrobionymi przez osoby niepełnosprawne nasze. Zapraszamy tutaj na wyroby choinkowe, są słoniki robione z różnych kawałeczków papieru, dosłownie dużo, bardzo, bardzo dużo elementów, które trzeba połączyć idealnie, żeby pięknie wszystko wyglądało. Mamy ozdoby, mamy choinki, które robiliśmy własnoręcznie przez osoby niepełnosprawne. Lądek Zdrój, kończymy sezon imprez plenerowych w grudniu. Mróz nam nie jest straszny, pogoda dopisała, bo pięknie świeci słońce. Podsumowanie sezonu imprez plenerowych. Tarasy pod Wojciechem okazały się fenomenalnym miejscem do tego, żeby organizować tutaj różne rzeczy. I jednym z typów imprez, które robimy, są imprezy takie o charakterze targowo-jarmarkowym. To się świetnie sprawdza w Lądku, więc ja mam ogromną nadzieję, że tym razem też Jarmark Bożonarodzeniowy będzie sukcesem, dopisze publika.
Oprócz tego oczywiście realizujemy też wielkie takie imprezy typu biegi górskie, festiwal tańca czy festiwal muzyczny. A trzecim rodzajem imprez były takie imprezy o charakterze familijnym, piknikowym. No, dzisiaj mamy pewne elementy, ale jednak głównie jest to taka impreza jarmarkowo-targowa.